Na opakowaniu. Oj, a skąd jeszcze taki kondycjoner tylko? To chyba afera taka była, nie? Rok czy tam dwa lata temu, że w tych gotowych daniach pojawiło się mnóstwo koniny, która pochodziła właśnie z Rumunii. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Ja nie jem milki czekolady z tego względu, że tam jest koszeina, czyli E120, która pochodzi z kaktusów. To są takie robaczki. One smakują jak truskawki. No i dlatego nie jem te. No to jest niezdrowe dlaczego? To tylko ze względu na te robaczki. No, te robaczki to są z kaktusów. Z kaktusów. Spargniane robaczki. No i no mów to. Ale wiesz, z drugiej strony, wiesz, taki robaczek to dużo proteiny, może same proteinki, a jeszcze w dodatku smaku truskaweczek. No tak, to może jeść, nie? Daj na jednego robaczka. Ta koszeina, czyli te robaczki, one są w gorącej wodzie robione. One po prostu później są ścierane na proszek. Czekoladki. Aha, czyli po prostu mówisz, że one są męczone. No tak, też to. Ale jakiś mord. No tak, jak gorącej wody są wrzucane, to tam troszkę tuszę przyjmuje. Ale to od razu mi się to skojarzyło z japońską albo chińską kuchnią. W niektórych regionach podaje się, że te ryby na przykład. No może wziąłeś śmiernicę. Ryby na przykład bierze się żywcem. Odcina się jej na przykład płetwy i żywcem wkłada się ją do gorącego oleju tam na kilka sekund. Następnie się ją podaje, ona właściwie żyje i ludzie sobie ją jedzą, tak już kroją po kolei. To jest dopiero bez miasta. Tylko, że teraz nie jemy na przykład teraz te milk czekolady z truskawką, tylko milk czekolady jemy 120. Z robaczki. Z robaczki. I smakuje tak jak truskawka. Tak można oszukać organizm ludzki, ale w wyniku 10 lat, po 10 ja latach, kiedyś, to, ale wychodzą, robaki wychodzą, wiadomo, które ty wychodzą robaki, ale teraz tak, jak się zjadę na truskawkę prawdziwą, to nie raz zjadłem do dzisiaj, z robaczkiem, a wiesz na przykład, że narłem ząbka, z czego bierze się czerwony.